Żeby pojechać na projekt, należy wybrać miejsce. Miejsce musi być idealne, ponieważ musicie mieć tam co robić w wolnym czasie. Na naszej stronie internetowej jest mapa placówek, które chętne są do przyjęcia wolontariuszy w wakacje. Ta mapa jest dosyć bogata, ale czasami szkoły zgłaszają chęć przyjęcia wolontariuszy na przykład tylko w lipcu. Jeżeli chcecie przyjechać do nich później, warto zadzwonić do szkolnego opiekuna programu, żeby zapytać o możliwość przyjazdu na przykład w sierpniu. Ja sama prowadzę projekt informatyczny IT4She, gdzie moje wolontariuszki jeżdżą do różnych miejsc w Polsce i realizują właśnie takie projekty wakacyjne z robotyki i programowania. Także co nieco o szukaniu placówek wiem. Zawsze jak szukam jakiejś placówki dla moich dziewczyn, sprawdzam jej lokalizację. Po to, żeby dziewczyny miały i dobry dojazd, ale też żeby miały tam co robić. Jak będziecie wybierać się na projekt, jeszcze nawet przed kontaktem ze szkołą czy ze świetlicą, sprawdźcie, jak na ten projekt dojechać, czyli jakie są tam połączenia, czy pociągiem, czy autobusem, ile zajmuje cała podróż, bo czasami może Wam się wydawać, że lokalizacja jest bliska Waszemu miejscu zamieszkania, ale tak naprawdę trzeba pokonać wiele przesiadek, żeby dotrzeć do celu. Możecie też w przypadku problemów z dotarciem do celu poprosić o podwózkę szopa. A kim jest szop? Szop to takie, można powiedzieć, pieszczotliwe określenie, ale również skrót od szkolnego opiekuna projektu, czyli od osoby ze szkoły bądź świetlicy, która projektem się będzie zajmować. Będzie ona się zajmować Waszym przyjazdem, zorganizuje grupę dzieciaków, które będą przychodzić na Wasze zajęcia i będzie ogarniać wszystko, tak żeby Wam dobrze się prowadziło zajęcia, ale też dobrze spędzało czas na miejscu. Ważne jest to, żeby kupić sobie wcześniej bilety. Dzięki temu zaoszczędzicie czasem trochę środków, ale też będziecie mieć zaplanowaną podróż, no i wtedy już ciężko coś przełożyć i zrezygnować. Jest to taka motywacja, żeby do tej szkoły na projekt pojechać. Zanim skontaktujecie się z tym shopem, czyli szkolnym opiekunem projektu, warto przygotować sobie listę pytań. Zastanówcie się, o co chcielibyście go zapytać. Na tym slajdzie przedstawiłam kilka pytań, które moim zdaniem są dosyć ważne w pierwszym kontakcie ze szkołą i dotyczą one takich spraw organizacyjnych, czyli głównie Waszej wygody na tym projekcie. Warto jest poprosić shopa o wskazówki dojazdu. Jeżeli to konieczne, poprosić o odebranie z dworca, tak żebyście później nie chodzili z walizkami przez całą miejscowość i nie szukali waszego miejsca docelowego. Czasami szkolni opiekunowie projektu sami to proponują, ale czasami zdarza się tak, że warto zapytać, czy możecie przyjechać dzień, dwa wcześniej. Ma to pewne zalety. Jeżeli przyjedziecie do szkoły w sobotę albo w niedzielę, możecie przygotować się do zajęć, zaplanować cały przebieg warsztatów, ale również możecie sobie coś pozwiedzać. Jest to czas wolny dla Was, możecie pochodzić po górach, pójść na plażę albo po prostu spędzić miło czas w nowym miejscu, w okolicznościach przyrody. Warto zapytać też o to, gdzie będziecie spać. Czasami szkoły proponują nocleg w salach lekcyjnych, które są specjalnie zaadaptowane pod Was. Macie wtedy klucze do szkoły, klucze do sali, do dyspozycji macie szkolną kuchnię, łazienkę, prysznicę. Także na cały tydzień szkoła staje się Waszym domem. Ja sama jeździłam na projekty wakacyjne, bo zanim zaczęłam pracować w projektorze, byłam wolontariuszką. Już od 2014 roku, czyli w tym roku będę mieć piątą rocznicę współpracy z projektorem i zdarzało mi się spać w szkołach, zdarzało mi się spać w miejscach agroturystycznych, które organizowały szkoły, także naprawdę wachlarz możliwości jest tutaj spory. Ale jeżeli na przykład shop zorganizuje Wam nocleg w agroturystyce, to nie musicie brać śpiwora, więc jedna torba mniej do transportu. Szkoły oprócz noclegu powinny zapewnić Wam wyżywienie. Wyżywienie jest w różnej formie. Czasami dostajecie jakieś produkty do przyrządzenia samodzielnie posiłku, a czasami jest to catering. O tym też warto porozmawiać z shopem. Ważne jest też to,
żebyście porozmawiali o tym, co można w okolicy robić, gdzie dojechać. Shopy, czyli opiekunowie projektów, to są osoby miejscowe, które znają dobrze atrakcje, mogą Wam coś podpowiedzieć i polecić. Ustalcie też godziny zajęć. O tym, co z dziećmi robić, będę mówić za chwilkę, ale ważne jest to też, żeby uzgodnić z szkolnym opiekunem programu godziny, w jakich będziecie pracować. Są to na projekcie wakacyjnym 4 godziny zegarowe, mniej więcej, bo wychodzi to około 5 godzin lekcyjnych, 5 razy 45, więc ten czas powinniście spędzać z dzieciakami i umówcie się, czy jest to od rana, czy od na przykład 11, czy popołudniami, tak żeby Wam było wygodniej. Jeżeli już umówicie wszystko z shopem, kupicie bilety, zaplanujecie podróż, to warto na taki projekt się przygotować. Co na niego spakować? Istnieje parę rzeczy, które ja jako wolontariuszka często zabierałam na projekty, które dawały mi nieograniczone możliwości do zajmowania dzieciaków. Między innymi były to balony. Z balonami jest mnóstwo zabaw z dziećmi do wyboru, ale jak ostatnio moje wolontariuszki były na projekcie w Wyszatycach, to powiedziałem mi, że balony to był strzał w dziesiątkę, ponieważ dzieciaki po prostu dmuchały te balony i bawiły się nimi w czasie przerw, czy po prostu w jakimś luźniejszym czasie między tymi głównymi zajęciami z programowania. Więc balony zawsze spoko. Fajnie jest też zabrać sobie na przykład sznurek do takiej popularnej zabawy w pajęczynkę, gdzie dzieci wymieniają różne rzeczy, swoje ulubione, albo opowiadają o czymś, podając sobie ten sznurek, rzucając nim. Ale niezawodnym atrybutem jest też taśma malarska, którą można wykorzystać do przywieszenia obrazków na ścianie, do zrobienia plakietek z imionami, albo do zrobienia na przykład linii, jeżeli robimy jakieś zawody sportowe w środku szkoły. Także taśma malarska to jest kolejny must have. Warto też przygotować kilka tańców animacyjnych, wziąć głośnik. Jeżeli takich tańców nie znacie, gwarantuję Wam, że dzieciaki znają i potrafią tańczyć, i tańczą, i świetnie się przy tym bawią. Pomyślcie też o sobie i o tym, jak wy będziecie spędzać wolny czas i weźcie sobie na przykład stroje kąpielowe albo krem do opalania, buty do chodzenia po górach, środek przeciw komarom, tak żeby was nic nie zaskoczyło. Czasami te projekty są w małych miejscowościach i ciężko jest dokupić coś na bieżąco, więc lepiej dobrze zaplanować i się ubezpieczyć. Jak przygotować się do zajęć? Może dla Was, jeżeli nigdy nie byliście na projekcie, wydaje się to na początku takie wow, spędzić 4 godziny z grupą dzieci. Zazwyczaj są to grupy 10-15 osobowe, ale nawet taka mała grupka potrafi dać popalić. Do zajęć trzeba się przygotować, a ja Wam powiem, na co zwrócić uwagę. Możecie wykonać plakat do powieszenia w okolicy albo na szkole, na tablicach ogłoszeniowych, czasami nawet na przystankach autobusowych, po to, żeby określić, czego będą dotyczyły Wasze zajęcia. Jeżeli macie jakiś konkretny plan, że jedziecie z zajęciami naukowymi, zajęciami technologicznymi albo ruchowymi, warto jest to umieścić na plakacie. Wtedy też dobierzecie sobie grupę docelową swoich zajęć i będziecie mieć pewność, że dzieciaki będą tematem zainteresowane. Jeżeli nie macie żadnego tematu, to nic nie szkodzi. Zajęcia mogą być mieszane. Każdego dnia możecie robić co innego, ale taki plan roboczy można zrobić. Określić też, jakich dzieci się spodziewacie na projektach, jaką grupę docelową, z jaką grupą docelową chcecie spędzić czas. To jest dosyć ważne. Ja przekonałam się o tym, jak pojechałam na swój któryś z kolei już projekt wakacyjny i przygotowałyśmy z koleżanką zajęcia o pszczołach. Były to super zajęcia. Ona kupiła różne takie gumeczki, pomponiki. Mieliśmy robić pszczółki i potem rozmawiać o tym, jak powstaje miód. I naprawdę było wszystko świetnie przygotowane, łącznie z wydrukowanymi kolorowankami. Jednak pierwszego dnia, jak zobaczyliśmy naszą grupę dzieciaków, to stwierdziliśmy, że to nie przejdzie, bo zazwyczaj na projektach mieliśmy grupy dzieci małe, ale w tej miejscowości akurat przyszli nam gimnazjaliści. Więc wszystkie pszczółki, pomponiki, kolorowanki
poszły w odstawkę i początkowo byłyśmy bardzo spanikowane, ale oczywiście nie dałyśmy tego po sobie poznać i zaczęliśmy projekt od zajęć sportowych, które miałyśmy w zanadrzu, a do drugiego i kolejnych dni przygotowywałyśmy się właśnie w poniedziałek po zajęciach, ale warto tą grupę docelową określić, żebyście nie mieli takich niespodzianek. Zalogujcie projekt wcześniej w naszej bazie po to, żeby zrobić zakupy. Materiały wtedy będą na Was czekać i w poniedziałek będziecie mieć już pełną paczkę rzeczy, których możecie używać. Jeżeli zrobicie to za późno, to istnieje możliwość, że w pierwszych dniach nie będziecie mieć tych materiałów do dyspozycji. Bardzo przydatna jest też taka lista rzeczy, które chcecie robić z dziećmi. Mogą to być jakieś konkretne zadania albo zabawy. Ogólnie taka lista rzeczy Waszych pomysłów. Niech to będzie Wasza wspólna lista jako zespołu wolontariuszy, który realizuje projekt. Dzięki temu, jeżeli skończy Wam się jeden pomysł albo dzieciaki skończą pracę szybciej, będą się zaczynały nudzić, to możecie przejść do kolejnej rzeczy. I wtedy nie zastanawiacie się nad tym, co robić dalej, tylko po prostu idziecie według listy. Czasami zdarza się tak, że dzieci potrafią zaskoczyć i pracować nad czymś bardzo długo. Na przykład moja siostra robiła ostatnio zajęcia z fizyki i miała tam moduł dotyczący baniek mydlanych. I dzieciaki robiły przez 45 minut doświadczenie takie bańka w bańce. Możecie sobie sprawdzić na YouTubie, bardzo proste, potrzeba do niego bardzo mało składników, ale dzieciaki zajęły się tym przez 45 minut, więc wydłużyły swój czas niespodziewanie, więc trochę pomysłów jej zostało. Czasem może być tak, że te bańki staną się kompletnym niewypałem na Waszych zajęciach, bo dzieci będą chciały robić co innego i co innego i co innego. Także dużo zależy od grupy, jednak bazę pomysłów zawsze warto mieć. Bądźcie też otwarci na propozycje dzieci. Możecie czasem zapytać, a co wy byście chcieli robić? A oni wtedy powiedzą, zagrajmy w mafię, albo zatańczmy skibidi. Albo ostatnio też miałam coś takiego, że zatańczmy taniec kowboja. I ja kompletnie nie wiedziałam, jak to się tańczy. Nawet nigdy nie słyszałam o takim tańcu. Ale powiedziałam, dobrze, zróbmy to. I dzieci sobie włączyły piosenkę i zaczęły tańczyć. Ja byłam pod wielkim wrażeniem tego, jak one to robią. Sama próbowałam tańczyć. One oczywiście miały z tego niezły ubaw. Ale same zaproponowały typ zajęć, właśnie na takich zajęciach animacyjnych. Ja byłam na to otwarta. Nie mówiłam, nie, trzymam się mojego planu. Tylko wyszłam do nich i stwierdziłam, że one też mogą mnie czegoś nauczyć. To też jest fajny sposób na to, jeżeli nawet braknie Wam pomysłów, bo dzieci już zazwyczaj uczestniczyły w różnych zajęciach i znają różne triki, zabawy, tańce, więc może nawet czegoś się od nich nauczycie, co Wam się przyda na kolejnym projekcie. Więc taka wskazówka. Przygotujcie też dla dzieci jakieś dyplomy, podziękowania. One będą zachwycone. Brzmi to tak trochę dziwnie, tak? No bo za co ten dyplom, za co to podziękowanie? Ale chociażby za udział w zajęciach, za to, że przez 5 dni były z Wami, za to, że się starały, że dały z siebie wszystko, takie docenienie będzie dla nich wielką niespodzianką, a dyplom będzie dla nich naprawdę pamiątką z wakacji. Moje dziewczyny zachęcam do tego, żeby robiły dla dzieciaków certyfikaty ukończenia takiego kursu programowania. Brzmi to poważnie, no ale taki certyfikat podpisany przez panią prowadzącą na ładnym papierze, no to dziecko może się pochwalić mamie, tacie i też bardziej przeżywa i docenia to, co dostało, to, co go spotkało na zajęciach i to, czego się nauczyło. O czym warto pamiętać? Umieściłam tutaj rzeczy, które w miarę upływu miesięcy, lat, kiedy projekty prowadziłam i kiedy projekty koordynuję już z góry, były zapominane. Czasami wszystko jest fajnie, spoko, uczestniczymy w zajęciach, prowadzimy je, wszystko idzie idealnie, ale przychodzi piątek i trzeba wrócić do domu. Jeżeli podróż jest niezaplanowana, to może nas to zdziwić, gdyż czasami podróż z projektu do domu trwa kilka godzin, więc warto zaplanować ostatni dzień zajęć wcześniej, żeby zdążyć na pociąg. Wtedy też musicie poinformować o tym szopa. Szop poinformuje rodziców, a rodzice odbiorą wcześniej dzieci. Jeżeli powiecie to w ostatni dzień, to może być problem i szop może zostać z dzieciakami sam, a tego raczej by nie chciał. Podbijcie w szkole zestawienie kosztów przejazdu, czyli ZCAP. Tak zwany. O tym będzie mówić więcej Kasia, ale ważne jest to, żeby tą pieczątkę zdobyć, to potwierdzenie tego, że byliście na projekcie, bo
Później często jest problem z tym, żeby przesłać coś pocztą, załatwić na odległość, dlatego pamiętajcie o tym na miejscu. Zanim zrobicie zakupy, o których też będzie mówić za chwileczkę Kasia, zapytajcie w lokalnym sklepie, czy można wystawić fakturę. Czasami w małych sklepikach jest to niemożliwe od ręki, bo musi przyjechać księgowa. Księgowa często w sklepach nie bywa, więc musicie o to zapytać, żeby nie było niespodzianki znowu z przesyłaniem faktury, bo to trwa, a im później faktura trafi do biura, tym później dostaniecie za nią zwrot, więc warto tego pilnować. Warto też mieć wydrukowaną karteczkę z danymi do faktury. Często ja miałam ją na telefonie, znaczy screena ze strony, gdzie są dane do faktury, albo pokazywałam bezpośrednio wyszukane ze strony, jednak często bywa tak, że faktury są wystawiane na zapleczu i wtedy zazwyczaj trzeba pisać na paragonie te dane, ale szybciej będzie, jak będziecie mieć taką karteczkę jedną wydrukowaną i będziecie ją podawać do sprzedawcy. Były moje wskazówki co do realizacji projektów, takie, które są dla mnie osobiście ważne. Może macie inne pomysły, o czym pamiętać, może z waszego doświadczenia wynika coś innego, o czym jeszcze nie powiedziałam. Jeżeli macie takie pomysły, uwagi, możecie pisać w czacie. Macie okienko, ja będę widziała wasze odpowiedzi i możecie mi podrzucić jakiś temat, o którym jeszcze nie wspomniałam. A tymczasem chcę wam powiedzieć, że to wszystko wydaje się trudne i na początku takie jest. Przyznaję się bez bicia, że sama jak zaczynałam projekty w projektorze realizować, wydawało mi się to bardzo trudne, jednak po jednym projekcie już wiedziałam wszystko. Nie było dla mnie rzeczy, której nie wiem. A przed sobą widzicie zdjęcie z mojego pierwszego projektu feryjnego, 5-dniowego projektu, który realizowałam w Górznie. To jest za Toruniem, daleko ode mnie, bo ja jestem z Podkarpacia. Pojechałam tam z dwójką koleżanek, które też widać z tyłu. Żadna z nas nie miała doświadczenia w pracy z dziećmi. Nie wiedziałyśmy o tym praktycznie nic. Bazowałyśmy na swojej intuicji, ale nie bałyśmy się tego. Podeszłyśmy do tego bardzo otwarcie. I to był projekt spontaniczny, ale bardzo udany. Zobaczcie, ile mieliśmy dzieciaków. Nie, z trzema koleżankami pojechałam, nie z dwoma. Czwórka nas była. Tam było 27 dzieciaków, oscylowało to od 27 do 24 i organizowaliśmy tam zajęcia przeróżne, od tańców animacyjnych poprzez zabawy plastyczne. Tutaj dzieciaki poprosiliśmy o przyniesienie śmieci i robiliśmy roboty z tych śmieci. Pół dnia im to zeszło, zobaczcie jakie piękne. Sklejali, tworzyli, potem opowiadali o swoich robotach. Pewnie część z tych dzieciaków już dzisiaj jest nastolatkami, i wstydziłaby się tego zdjęcia, ale ja jestem z tego niesamowicie dumna, bo dzięki temu, że odważyłam się pojechać na projekt, zaczęłam swoją przygodę z projektami, poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi. Dzisiaj to wygląda tak, że ja jestem nauczycielką, moja koleżanka jest nauczycielką i jeszcze jedna koleżanka jest nauczycielką, więc 3 z 4 zostałyśmy nauczycielkami, chociaż wtedy kompletnie o tym nie myślałam, ale nie bójcie się, nie każdy zostaje w projektorze nauczycielem, ale to jest dowód na to, że z samymi chęciami można pojechać i z samymi pomysłami wymyślonymi, tak na luzie, spontanicznie, można zrealizować super projekt, zawrzeć super znajomości i super wspomnienia. To zdjęcie z kolei to dowód na to, co można robić z dzieciakami. Same dzieci zaproponowały robienie masek z papieru, więc zgodziłam się. Robiliśmy maski. Akurat dziewczynki stwierdziły, że będą robić koty i chłopcy robili maski postaci z ulubionych bajek. Potem je prezentowaliśmy i mieliśmy takie zajęcia plastyczne. Jak widać z tyłu, plastyki było dosyć dużo, bo cała ściana była oklejona pracami plastycznymi. A za mną widzicie podpisy dzieciaków i kontrakt. Kontrakt, czyli taki must have każdego projektu, dzięki niemu ustalamy zasady z dzieciakami i łatwiej jest nad nimi zapanować. I ostatnia historyjka związana z tym projektem. Jak widzicie te obrazki na ścianach, przykleiliśmy właśnie taśmą malarską. Taśma malarska jest super, ale jeżeli wisi na ścianie, jest przyklejona do ściany więcej niż jeden dzień, to przykleja się bardzo mocno, a na tej ścianie była tapeta. I po naszym projekcie została pamiątka.
i to nie były te prace, tylko kawałki oddartej tapety w Goku. Także uważajcie na to, żeby nie zubożyć miejsc z waszych projektów, tak jak ja. Oczywiście było super, więc nikt nie zwrócił uwagi, przeprosiliśmy i tak dalej, ale to taka przestroga dla was do tej taśmy malarskiej, bo można je używać, jest super, ale na tapetach uważajcie, żeby nie zrobić dziur. Ja wam dziękuję. Tutaj widzę, Kamil przesłał informacje co do NIP-u. O, Ola przesłała. I link do strony. Tam w zakładce kontakt macie dane do faktury. Ostatnia rzecz ode mnie. Chwalcie się swoimi projektami, tym co robicie. Oznaczajcie nas hashtagiem projektor to my. Dzięki temu tworzymy taką społeczność, dzielimy się swoimi pomysłami, ale też widzimy wasze działania, co niesamowicie cieszy i motywuje, żeby tworzyć to wszystko i w tym działać. Dajcie znać, jak u was na projektach, jakie mieliście historyjki, czy ucierpiała wasza placówka, czy ściany są całe, czy macie dziury w tapecie. Te wszystkie historie są waszymi wspomnieniami, ale fajnie się z nimi też podzielić. Dlatego dzielcie się, działajcie, oznaczajcie nas i bądźmy w kontakcie. Ja daję głos Kasi. Pa! Cześć, ja jestem Kasia i na co dzień pracuję w biurze projektora, zajmuję się sprawami takimi finansowymi, rozliczam wasze projekty, dlatego teraz powiem kilka słów właśnie na ten temat. Będę mówiła dosyć krótko i zobaczycie, że te rozliczenia nie są niczym skomplikowanym i zajmującym dużo czasu. Więc tak. Jak wrócicie już z projektu, macie właśnie do ogarnięcia, to jest moment, kiedy macie do ogarnięcia sprawy finansowe i musicie też skompletować wszystkie dokumenty. I tak, może zaczniemy od dokumentów finansowych. Na projekt wakacyjny macie 400 zł, jeżeli jedziecie na 4 dni, lub 450 zł, jeżeli jedziecie na dni 5. Jeżeli projekt realizujecie w swojej okolicy i nie ponosicie kosztów dojazdu, dużych kosztów dojazdu, czy może w ogóle nie ponosicie tych kosztów, wtedy możemy wam zmniejszyć w porozumieniu z wami budżet maksymalnie o 50%. I na co możecie wydać te pieniądze? Przede wszystkim kupujecie materiały, które są wam potrzebne do realizacji projektu i oczywiście dojazdy, o których już wspomniałam. I tak, pierwsza rzecz to materiały. Zakupu materiałów możecie dokonać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to są zakupy przez naszą platformę, przez bazę. Drugi sposób to zakupy w każdym innym sklepie, czy to stacjonarnym, czy internetowym. Zakup materiałów przez bazę jest fajną opcją, ponieważ tutaj nie musicie wydawać własnych pieniędzy. Kwota, którą wydacie w tym sklepie, jest wam po prostu odliczana od waszego budżetu. Poza tym taki projekt, takie zakupy rozliczają się same, nie musicie żadnych dokumentów nam dosyłać. Dodatkowo możecie zamówić dostawę tych dokumentów, o czym już mówiła Asia, do szkoły i te materiały mogą na was czekać już w szkole, w której będziecie realizować projekt. Trochę bardziej skomplikowana jest sprawa z zakupami poza bazą. Tutaj, o czym też Asia wspominała, robiąc zakupy, potrzebujecie wziąć od sprzedawcy fakturę. Dane do tej faktury, dane, o które będzie pytał was sprzedawca, są dostępne, znaczy te dane są dostępne już na naszym czacie, zostały opublikowane, Ola je opublikowała, także możecie sobie stamtąd pobrać i tak jak Asia mówiła, na karteczce mieć te dane zawsze ze sobą, żeby w razie konieczności dać tą karteczkę sprzedawcy. Dodatkowo jeżeli robicie zakupy przez internet i płacicie przelewem,
też potrzebujemy od Was potwierdzenia transakcji. Drukujecie potwierdzenie ze strony Waszego banku. I to, jeżeli chodzi o faktury, to chyba już wszystko, najważniejsze rzeczy. I potrzebujecie oprócz faktur jeszcze dwa dokumenty. To znaczy wy ich potrzebujecie, ponieważ my ich potrzebujemy od Was, żeby rozliczyć Wasz projekt. To jest zestawienie kosztów przejazdu, tak zwany ZCAP w skrócie i oświadczenie szkoły. ZCAP i oświadczenie szkoły drukujecie jeszcze przed projektem, zabieracie je na projekt, ponieważ te dokumenty podpisuje Wam SZOP albo dyrektor szkoły i przystawia pieczątkę i dla nas te dokumenty są potwierdzeniem tego, że projekt się odbył, że byliście w szkole. ZCAP, koszty transportu. Na projekt możecie jechać i komunikacją publiczną i własnym autem. Jeżeli wybieracie komunikację publiczną, wówczas do dokumentów, do tego dokumentu ZCAP dołączacie wszystkie bilety. Z tym, że jeżeli jedziecie pociągiem, to pamiętajcie, że zwracamy pieniądze za podróż drugą klasą pociągu. Natomiast jeżeli jedziecie własnym autem, wtedy na ZCAP-ie wpisujecie po prostu liczbę przejechanych kilometrów. I kiedy macie już ZCAP podbity przez dyrekcję szkoły czy przez SZOP-a, oświadczenie szkoły i faktury, wszystkie te dokumenty przysyłacie do nas, do biura. Tylko tak, jeszcze przed przesyłką dokumenty należy opisać, ponieważ musimy wiedzieć, jakiego projektu dotyczą faktury i ZCAP-y i musimy też wiedzieć, na czyje konto te pieniądze mamy zapłacić. Czyli z tyłu faktury, z tyłu ZCAP-u piszecie numer projektu, piszecie też numer konta, na który mamy przelać pieniądze, imię i nazwisko właściciela konta, czyli wasze, zazwyczaj lidera projektu i adres, który jest w banku, który w banku podawaliście zakładając konto. Po opisaniu tych dokumentów, czyli ZCAP-u, faktury, do koperty wkładacie jeszcze oświadczenie szkoły, wkładacie bilety, jeżeli podróżowaliście komunikacją publiczną i przysyłacie je na adres naszego biura w Lublinie. Nie mylcie tego adresu z danymi do faktury. Dane do faktury to jest Łódź, Fundacja w Łodzi, nasz realizator, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, a nasze biuro mieści się w Lublinie i właśnie na ten adres, który znajdziecie oczywiście na naszej stronie, przysyłacie dokumenty. Na wysyłkę dokumentów macie 2 tygodnie od czasu zakończenia projektu, a my mamy kolejne 2 tygodnie, żeby zwrócić Wam pieniądze. I jeżeli chodzi o rozliczanie projektów, to jest wszystko. Jeżeli coś jest jeszcze niejasne, zawsze możecie zadzwonić do nas do biura. Telefon też znajdziecie na naszej stronie. Tam wszystko jeszcze raz Wam wyjaśnię. I z mojej strony na dzisiaj to tyle. Teraz zapraszam Patryka. Cześć. Cześć, witajcie, jestem Patryk. Ja opowiem Wam dzisiaj trochę o benefitach, jakie płyną z brania udziału w projektach wakacyjnych i nie tylko, zwykłych też. Zacznę może od tego, że jak macie jakieś pytania, które się narodziły w trakcie tego webinarium, piszcie na czacie, będziemy Wam na bieżąco odpowiadać. I powiem Wam teraz o zabawie, jaką jest Play and Go. Jest to zabawa SMS-owa. Wystarczy, że zarejestrujecie projekt w naszej bazie i dostajecie SMS-a z informacją, czy chcecie wziąć udział w zabawie. Dzięki tej zabawie możecie zyskać zwiększenie budżetu o 20% projektorowego, który możecie wykorzystać na bilet weekendowy, który pozwala Wam jeździć bez limitu pociągami od piątku godziny 19 do poniedziałku godziny 6 rano. Możecie sobie właśnie po skończonym projekcie wakacyjnym pozwiedzać jeszcze Polskę i wybrać się na jakiś fajny trip. Zadania nie są trudne, pozwolą Wam się trochę zżyć, zintegrować. Zachęcam do wzięcia udziału w zabawie. Oprócz jeszcze zabawy Play and Go mamy program punktowy, w którym macie masę różnych gadżetów,
Za zrealizowanie projektu dostajecie określoną liczbę punktów. Na przykład za wakacyjny dostajecie max, czyli 50 punktów. Dodatkowo możecie dostawać punkty za prowadzenie relacji z projektów, wstawianie zdjęć, udzielanie się w social mediach, oznaczanie oczywiście hashtagiem projektor to my. A jednym z nagród, jakie mamy w programie punktowym, są na przykład kocopuducha, która jest bardzo wygodna i przydatna w podróży, ponieważ z tej oto poduszki możecie zrobić, uwaga, koc. Zarówno do noclegu i nie tylko, polecam, jest bardzo cieplutki, z Polaru, super. Dodatkowo jest jeszcze poduszka podróżna, którą sobie zakładacie za głowę i śpicie, odpoczywacie. Ale jak uznacie, że zagłówek jednak jest średni, to wyjmujecie wnętrze i macie z tego zwykłą poduszkę. Dodatkowo możecie zgarnąć taką dużą pufę, która jest po prostu wygodna do siedzenia i możecie sobie w domu postawić. Dodatkowo, jeśli zgłodniejecie podczas projektu, możecie zabrać go, wasze jedzenie w pojemniku w lunchboxie. Co jest jeszcze w sztućce w zestawie? Pokażę. O, proszę bardzo. Każdy gadżet ma określoną liczbę punktów, za które możecie go zdobyć. Nie są to jakieś wygórowane kwoty, więc zapoznajcie się na naszej stronie. Warto, naprawdę. Dodatkowo mamy też przedmioty, które wam się przydadzą w realizowaniu projektów. Na przykład jest zestaw do robotyki. Jest to prosta płytka Arduino i podstawowe elementy elektroniczne, dzięki którym możecie się w łatwy sposób i przyjemny nauczyć programowania i robotyki. Dziękujemy wam bardzo, że przyszliście i do zobaczenia na następnym webinarium. Trzymajcie się, cześć!